Państwowa Straż Pożarna? Dzień dobry. Zanim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nałożyło na właścicieli niektórych obiektów obowiązek założenia urządzeń alarmowych służących do automatycznego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, wykonywanie tego typu rutynowych czynności było jedyną możliwą drogą powiadomienia Straży Pożarnej. W tej sytuacji czynnik ludzki jest czynnikiem decydującym o przebiegu akcji. Powiadomieni o pożarze strażacy najczęściej nie otrzymują żadnych danych o palącym się obiekcie. Często też ani ochrona, ani straż nie jest w stanie szybko zlokalizować osoby odpowiedzialnej za dany obiekt. Ustawa o obowiązku monitorowania obiektów zagrożonych pożarem ma bardzo duże znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej, gdyż zwiększa bezpieczeństwo ludzi i majątku. Ogólnopolska sieć stacji monitorowania alarmów Telekomunikacji Polskiej SA TP Teltech jako nieliczna spełnia wymogi ustawy. System umożliwia dodatkowo przekazywanie do stacji monitorowania alarmów informacji na temat włamania i napadu, stanu urządzeń, np. węzłów cieplnych, urządzeń energetycznych oraz innych parametrów chronionych pomieszczeń, np. temperatury i wilgotności. Poprzez kamery podłączone do cyfrowych łączy telekomunikacyjnych możemy również zdalnie monitorować domy, biura i inne obiekty. 24 sierpnia 1991 roku minister spraw wewnętrznych nałożył na właścicieli i użytkowników niektórych obiektów obowiązek założenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych służących do automatycznego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także obowiązek połączenia tych urządzeń bezpośrednio z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Takimi obiektami są domy handlowe, centrale telefoniczne, banki, szpitale, domy opieki społecznej oraz budowle o szczególnym znaczeniu dla kultury, jak zabytki czy muzea lub funkcjonowania państwa, a także te, w których są bardzo trudne warunki działań ratowniczych. Kościół Świętej Doroty, obok którego się znajdujemy, jest trzecim kościołem w osadzie Mileszki, o której najstarsze wzmianki pochodzą z 1048 roku. Obecny budynek modrzewiowy został zbudowany w 1766. Jest więc obiektem zabytkowym. Przydatność monitorowania przeciwpożarowego sprawdziliśmy przypadkowo w listopadzie ubiegłego roku, kiedy przez uchylone drzwi i okna kościoła nastąpiło zadymienie z powodu prac porządkowych prowadzonych przez sąsiadów świątyni. Straż przybyła w 5 minut. Monitorowanie drogą radiową, bez czynnika ludzkiego, zapewnia skuteczną interwencję Straży Pożarnej. Dla naszego hotelu najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego klienta i naszego pracownika. Dlatego rozwiązaliśmy problem przez zamontowanie monitoring tutaj u nas w hotelu. Każde nasze pokoje, nasze aneks są prosto połączone do Straży Pożarnej. I w razie jakichkolwiek problem, po 2 lub 3 minuty przyjdą do nas straż pożarna. Sieć wspomnianych urządzeń i ich połączenie z Państwową Strażą Pożarną tworzy system alarmowy określany pojęciem monitoringu. W końcu 1999 roku na terenie kraju było 4198 obiektów objętych obowiązkiem wyposażenia w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, z tego 1668 zostało już połączonych z Państwową Strażą Pożarną. Rozwijająca się sieć monitoringu pożarowego na terenie kraju obejmuje oczywiście nie tylko obiekty wskazane przepisami prawa. Znajdujemy się w pomieszczeniach stacji monitorowania alarmów Telekomunikacji Polskiej. Jest to punkt węzłowy odbierający wszystkie sygnały alarmowe z systemów ochrony obiektów znajdujące się w zasięgu byłego województwa łódzkiego. W przypadku alarmu pożarowego w celu wyeliminowania działania czynnika ludzkiego przyjęte przez SMA sygnały są bezpośrednio przekazywane do Państwowej Straży Pożarnej. Blańska 25. Potwierdzam monitoringu? Tak, tak, proszę, potwierdzam.
Uwaga, jedynka. Ogłaszam wyjazd. Dwóch zastępów gaśniczych plus drabina. Dwa zastępy gaśnicze plus drabina. Ulica Goplańska 25. Goplańska 25. Pożar w centrali automatycznej. Jedziesz prawidłowo, zgłoszenie mamy z monitoringu, z czujki pożarowej. Aha. Jest to obiekt wolno stojący, czy kondygnacyjny. Najbliższy hydra będziesz miał na ulicy Goplańskiej, na wprost wejścia. W razie czego kontaktuj się z portiernią. Powinien być dozór całodobowy. Otrzymane sygnały prezentowane są na stacji operatorskiej i stacji graficznej. Ze stacji operatorskiej obsługa odczytuje typ alarmu oraz niezbędne dane dotyczące danego obiektu. Jego nazwę, adres oraz osoby, które powinny zostać powiadomione. Stacja graficzna prezentuje położenie obiektu na planie miasta oraz wszystkie dane niezbędne do podjęcia akcji, to znaczy drogi dojazdowe, wyposażenie obiektu w środki gaśnicze. Operator po otrzymaniu sygnału łączy się z ochroną obiektu, potwierdza alarm i odbiera dodatkowe informacje, które przekazuje do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Informuje również osoby, które miał wskazane do powiadomienia o zaistniałej sytuacji na danym obiekcie. Wprowadzenie ustawowego zapisu dotyczącego obowiązku monitorowania obiektów stwarzających szczególne zagrożenie pożarowe jest dużym osiągnięciem w zakresie ochrony przeciwpożarowej w naszym kraju. Tylko szybkie przystąpienie do działań interwencyjnych jednostek ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej gwarantuje bezpieczeństwo osób zagrożonych w pożarach oraz ograniczenie strat materialnych. Jest to możliwe dzięki bezpośredniemu przekazaniu sygnału o pożarze z miejsca pożaru do jednostek interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej bez udziału czynnika ludzkiego.